Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj 21 marca 2022 rok. 25 września ubiegłego roku robiłem w tym ulu m.in. nagranie Pszczelarska doba i przy składaniu tego ula zauważyłem, że jest miseczka matecznikowa. No i tak na wszelki wypadek włożyłem parę jajek. Teraz pszczoły się mocno latują. Włożyłem parę jajek, aby stwierdzić, parę jajek, żeby sobie wychowały matkę, gdyby nie było w ulu. No i prawdopodobnie ta rodzina sobie wychowała nową matkę, która wyszła gdzieś koło połowy listopada. Na wiosnę już tą matkę spotkałem. Ładnie się rozleciały, widzę. Tą matkę spotkałem parę dni temu. Tylko że było trzy komórki z czerwiem trutowym. Prawdopodobnie matka nieunasieniona. Trzeba ją złapać i wymienić. No ale rodzina przezimowała. Link. Z tym nagraniem jesiennym co omawiam tą sprawę. Proszę Państwa, udostępnię pod nagraniem. Wiadomo, że teraz są noce zimne, spadki temperatury do minus 10 stopni niespotykane. No jest tu czerw. Proszę Państwa, jest tu czerw troszkę. O, proszę popatrzeć. Wszystko czerw garbaty, trutowy, matka nieunasieniona, jednak wychowały tą matkę, ale jest nieunasieniona. No i trzeba będzie ją odszukać i wymienić. A mamy jedną rodzinkę taką przyszykowaną na wymianę matki. Do wymiany matki. Tak akurat sobie to połączę. Tylko teraz problem, żeby odszukać tą matkę. Ogólnie ta rodzinka jest niezła, bo one latają, bo wyleciały. Z ul ciepłych bardziej się pszczoły po takim zimnie rozlatują niż z ulów zimnych. O cholera. Popatrzymy. Widzicie Państwo? Czy to widać? Tak. Słonko mi świeci, wyświetla. Tak wygląda czerw garbaty. To wiadomo, że tu matka jest nieunasieniona. I trzeba ją odszukać i, proszę Państwa, wymienić. Proszę Państwa, i tym nagraniem serdecznie się z Państwem żegnam.